Dream EZ10 Station to kolejny model znanego producenta niedrogich, bezprzewodowych odkurzaczy pionowych. Sprzęt ten jednak znacznie różni się od poprzedników, m.in. innowacyjną stacją opróżniającą. Razem z moją asystentką dokładnie przetestowaliśmy ten sprzęt. Nie było taryfy ulgowej, sprawdziliśmy m.in. jak radzi sobie z sierścią i innymi trudnymi zabrudzeniami. Koniecznie sprawdźcie jak wypadł, dzięki czemu dowiecie się, czy warto zainwestować w ten sprzęt. Dream EZ10 Station to pierwszy model od Dreame oferowany w zestawie ze specjalną stacją opróżniającą pojemnik na brud. Urządzenie kosztuje tym samym nieco więcej od poprzednich odkurzaczy tego producenta. Pod filmem możecie sprawdzić aktualną ofertę i ewentualne promocje na ten model. A na pytanie, czy warto go kupić, postaram się za chwilę odpowiedzieć. Pod filmem znajdziecie również link do stale aktualizowanego rankingu tego typu urządzeń. Co chwilę wychodzą nowe modele, warto więc być na bieżąco. Sprzęt, jak widzicie, znajduje się w wielkim pudle, bo i sam zestaw zawiera sporo elementów. Sprawdźmy więc, co znajdziemy w środku. Na początku wyjmujemy instrukcję obsługi. Jest w kilku językach, w tym w języku polskim. Następnie wyjmujemy rurę przedłużającą. Sawkę 2 w 1 z wysuwanym włosiem oraz szczotkę z miękką wyściółką. Jest też mała elektroszczotka do tapicerek. To jest natomiast zapasowy worek do stacji na brud. W zestawie są też dwie duże elektroszczotki do podłóg. Tak prezentuje się natomiast stacja opróżniająca. A tak jednostka główna odkurzacza. Za chwilę oczywiście przyjrzymy mu się z bliska dokładniej. Na koniec wyjmujemy podstawę stacji opróżniającej. Są też śrubki i klucz do jej montażu. Tak prezentuje się całość po rozpakowaniu. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej poszczególnym elementom odkurzacza. Odkurzacz trzyma się za rękojeść niczym pistolet, a włącznik jest tutaj w formie spustu. Na plecach umieszczony jest natomiast elegancki wyświetlacz, pokazujący przede wszystkim poziom naładowania baterii i tryb pracy odkurzacza. Są tutaj także dwa przyciski. Dolnym zwiększamy lub zmniejszamy moc, a górnym decydujemy, czy odkurzacz ma pracować tylko jak trzymamy spust, czy też wystarczy jedno przyciśnięcie. U spodu umieszczona jest natomiast łatwo odpinana bateria. Akumulator ma pojemność 2900 mAh i pozwala na pracę do 65 minut w trybie eko. Możliwość łatwego odpięcia jest ogromnym atutem, gdyż to właśnie bateria jest elementem, który najczęściej jako pierwszy trzeba wymienić po jakimś czasie w każdym odkurzaczu tego typu. Pojemnik na brud ma tutaj pojemność 600 ml, czyli całkiem sporo. Ale biorąc pod uwagę łatwe opróżnianie za pomocą stacji, ma to w tej sytuacji mniejsze znaczenie. Pojemnik możemy łatwo odpiąć i rozebrać. W środku znajdują się filtry, które co jakiś czas warto wyczyścić. Można to zrobić nawet pod bieżącą wodą, przy czym musimy pamiętać o ich dokładnym wysuszeniu. Możemy również umyć filtr EPA E12 znajdujący się na silniku. System ten zapewnia filtrację 99,9% zanieczyszczeń, co docenią szczególnie alergicy. Tańsze odkurzacze bardzo często mają tylko filtry gąbkowe, które wyłapują z powietrza jedynie grubsze pyłki. Sprawdźmy teraz poszczególne szczotki. Najważniejsza to elektroszczotka uniwersalna do podłóg. Ma wbudowany silnik o mocy aż 40 W, który w trakcie pracy napędza szczotkę, zwiększając skuteczność sprzątania. Całość, jak widzicie, jest bardzo lekka i dziecinnie prosta w użyciu. Dużym atutem uniwersalnej elektroszczotki jest podświetlanie podłogi za pomocą niebieskich LEDów. Oprócz uniwersalnej szczotki do dyspozycji mamy też szczotkę z miękkim wałkiem do twardych podłóg. W tym miejscu warto podkreślić, że w wielu modelach taka elektroszczotka sprzedawana jest osobno, albo do dyspozycji mamy tylko sam miękki wałek, który możemy włożyć do podstawowej szczotki. Tutaj natomiast nic nie musimy przekładać, mamy dwie niezależne elektroszczotki do wyboru.
Ponadto elektroszczotka z miękkim wałkiem również ma moc 40 W. Do dyspozycji mamy również szczelinówkę 2 w 1. 2 w 1, bo możemy tutaj korzystać zarówno z twardej ssawki, jak i z wysuwanego włosia, co znacznie zwiększa jej potencjalne zastosowanie. W zestawie jest też szczotka z miękką powierzchnią do sprzątania delikatnych powierzchni. Jest też mała elektroszczotka do tapicerek o mocy 20 W. Przydatną rzeczą jest też uchwyt na dodatkowe szczotki. Zerknijmy teraz z bliska na stację upróżniającą. Przed jej użyciem musimy ją tylko zmontować z wykorzystaniem dołączonej do zestawy śrubki i klucza imbusowego. Wewnątrz stacji znajduje się worek na brud o pojemności aż 2,5 litra. Poza tym w zestawie mamy jeszcze jeden zapasowy worek. Stacja zapewnia przede wszystkim niezwykle higieniczne pozbycie się całego zebranego brudu. Wyjmowany worek możemy szczelnie zamknąć i wyrzucić. Sama wymiana jest niezwykle prosta. Do samej stacji i jej działania jeszcze wrócimy. A teraz skupmy się na najważniejszym, czyli skuteczności odkurzania. Maksymalna siła sąca tego modelu to 20 000 paskali w trybie turbo. Tryb turbo to oczywiście najwyższy tryb, natomiast do dyspozycji mamy jeszcze tryb eco oraz średni. Skuteczność możecie sami ocenić na nagraniach. Sporo osób skupia się przy wyborze na samych liczbach i parametrach. Jednak to błędna strategia, bo praktyka pokazuje, że nie zawsze te parametry przekładają się na jakość sprzątania. Ważne jest chociażby, jak elektroszczotka radzi sobie z sierścią i czy ta nie zaplątuje się w szczotkę. W przypadku Dreame Z10 Station ten ostatni aspekt pozytywnie mnie zaskoczył, bo zapychająca szczotkę sierść to częsty problem takich odkurzaczy. Tutaj, o dziwo nie licząc jakichś pojedynczych włosków, wszystko jest pięknie wciągane do środka. Odkurzacz bardzo dobrze radzi sobie również na dywanach. Pamiętajcie też, że do dyspozycji jest jeszcze druga elektroszczotka do twardych podłóg. Teoretycznie można nie odkurzać również płaskie dywany, ale ta uniwersalna robi to znacznie lepiej. Musicie jednak pamiętać, że żadna z tych elektroszczotek nie poradzi sobie z dywanem typu szaki. Niezależnie na jaki odkurzacz pionowy z elektroszczotką się zdecydujecie, możecie spotkać się z tym samym. Szczotka zablokuje się na zbyt długim włosiu dywanu. Po zablokowaniu się szczotki, komunikat o błędzie pojawi się na wyświetlaczu. Tak więc szczotki tego typu sprawdzą się rewelacyjnie, ale na płaskich powierzchniach. Chciałem jeszcze tylko podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu tańszych modeli, odkurzacz ten działa przyzwoicie nawet w najniższym trybie, tak jak przy sprzątaniu tych płatków. Rewelacyjnie radzi sobie również z wciąganiem sierści zwierząt. Na koniec wystarczy odstawić odkurzacz na stację i nacisnąć przycisk opróżniania. Po 10 sekundach pojemnik jest niemal idealnie pusty. Po podniesieniu odkurzacza pojemnik jest też cały czas zamknięty, dzięki czemu nie ma ryzyka, że coś się wysypie przez nasze gapiostwo. Mówiłem, że odkurzacz radzi sobie z sierścią, a ta gromadzi się u mnie nie tylko na podłodze, ale i przede wszystkim na kanapie. Dzięki małej elektroszczotce do tapicerek możemy się jej jednak pozbyć bardzo szybko. I piesek może dalej spać spokojnie w sterylnych warunkach. W kontekście małej elektroszczotki chciałem podkreślić, że co prawda u mnie przydaje się głównie do sprzątania po psie, ale ogólnie to służy do usuwania wszelkiego kurzu i roztoczy, które codziennie gromadzą się we wszelkich tapicerowanych meblach, nawet jeżeli nie widzimy tego brudu gołym okiem. A skoro mowa o widoczności, to zwróćcie uwagę na lampę LED-ową, która to znacznie ułatwia identyfikację brudu. Chyba pierwszy raz spotykam się z tym,
że taka lampa jest dostępna nie tylko na szczotce do podłóg, ale i w małej elektroszczotce do mebli. Małą elektroszczotką odkurzycie nie tylko kanapę, ale i wszelkie koce, narzuty czy też materace. U mnie przydaje się też do odkurzania psiego legowiska, którego inaczej nie byłbym w stanie doczyścić z sierści. Odkurzacz sprawdza się też rewelacyjnie przy sprzątaniu samochodu. Odkurzycie nim chociażby bagażnik, jak również siedzenia. Do tego przyda się miękka szczotka, którą odkurzycie też wiele nietypowych powierzchni, których to czyszczenie standardowym odkurzaczem mogło być problematyczne. Odkurzacz bez rury waży mniej niż 2 kg, więc wygodnie odkurzycie praktycznie każdą powierzchnię. Wystarczy tylko dobrać odpowiednią końcówkę. Odkurzaczem dotrzecie w wiele trudno dostępnych miejsc i szybko pozbędziecie się chociażby pajęczyn pod sufitem. Samych szczotek i sawek oczywiście mogłoby być więcej. Te oferowane w zestawie można określić jako podstawowe i wielu osobom wystarczą. Niewykluczone jednak, że z czasem będzie można jeszcze dokupić jakieś akcesoria. Niektórym osobom może brakować tutaj czegoś do mopowania, ale ten model ewidentnie ma przede wszystkim skutecznie odkurzać i gwarantować wygodę w użytkowaniu dzięki stacji opróżniającej pojemnik. Uwierzcie mi, taka stacja to skarb, bo największą bolączką tego typu odkurzaczy jest ich opróżnianie. Bez stacji nie da się tego zrobić w pełni higienicznie. Samo opróżnianie trwa zaledwie 10 sekund i jest dosyć głośne, ale jest to też dźwięk do wytrzymania. Głośność stacji jest zbliżona do samej głośności odkurzacza. Ta zależy jednak od wybranego poziomu mocy. Porównując to do innych odkurzaczy, które testowałem, mogę powiedzieć, że nie jest to najgłośniejszy model. Raczej plasuje się mniej więcej w środku stawki. Powiedzmy sobie jeszcze o kilku plusach i minusach Dreame Z10 Station. Odkurzacz jest przede wszystkim bardzo dobrze wykonany. Wygląda świetnie, a plastiki sprawiają wrażenie solidnych. Zarówno jego kolorystyka, jak i design ma przede wszystkim wtapiać się we wnętrze, co jest pewnym przeciwieństwem w stosunku do często spotykanych jaskrawych i rzucających się w oczy konstrukcji konkurencyjnych marek. Bardzo spodobała mi się przede wszystkim uniwersalna elektroszczotka do podłóg i LED-owe podświetlenie sprzątanej powierzchni. Funkcja ta niesamowicie ułatwia identyfikację brudu i pomaga kontrolować, gdzie już odkurzaliśmy, a gdzie jeszcze trzeba pojechać odkurzaczem. Moc sąca na poziomie 20 000 paskali obecnie nie szokuje, bo znajdziemy już sporo mocniejszych modeli. Ale ze skuteczności odkurzania jestem tutaj bardzo zadowolony. Odkurzacz radzi sobie nawet z bardzo trudnymi zabrudzeniami. Fajną opcją jest możliwość zrobienia niewielkiego otworu od spodu szczotki. Ułatwia to chociażby wciąganie większych drobinek, np. wielkości ziaren kawy, które to normalnie szczotka by przesuwała po podłodze. Łatwo możemy tutaj też wyjąć wałek szczotki. Mówiłem, że sprzęt ten radzi sobie dobrze z sierścią i włosami, ale i tak co jakiś czas warto wyczyścić szczotkę. Równie łatwo możemy też wyjąć miękki wałek. Jestem Wam jeszcze winien omówienie kilku kwestii związanych ze stacją opróżniającą. Co bardzo ważne, stacja, podobnie jak odkurzacz, gwarantuje filtrację powietrza z brudu. Mamy tutaj do tego specjalne filtry. To jest główny filtr, ale jest też drugi gąbkowy umieszczony pod workiem na brud. Worek na brud jest bardzo pojemny i większości z Was wystarczy na kilka tygodni korzystania z odkurzacza. U mnie przez tydzień testów i kilkukrotne odkurzanie całego domu zapełnił się może w 1/4. Jeżeli zapełni się w całości, zacznie mrugać pomarańczowa lampka.
Może też zacząć mrugać, tak jak u mnie, kiedy uzna, że wlot powietrza jest zatkany. Prawdopodobnie wciągałem za dużo sierści jednocześnie. W takiej sytuacji wyłączenie i ponowne podłączenie stacji do prądu powinno zresetować błąd. Plusem, a zarazem minusem stacji jest ponadto to, że służy ona do ładowania odkurzacza za pomocą specjalnych styków umieszczonych pod pojemnikiem na brud. Z jednej strony jest to ogromna wygoda. Nie musimy pamiętać o ładowaniu, po prostu pamiętajmy o odstawieniu odkurzacza na stację. Gdzie tutaj zatem minus? Otóż brakuje mi tu opcji ładowania odkurzacza bez użycia stacji, na przykład odpinając samą baterię i podpinając ją do jakiejś osobnej ładowarki. Jesteśmy zatem skazani na stację. Samo ładowanie do pełna zajmuje natomiast około 3,5 godziny. Pora zatem na małe podsumowanie mojej recenzji Dreama Z10 Station. Należy zacząć od tego, że odkurzacz przede wszystkim bardzo skutecznie odkurza. Mamy tutaj świetnie skonstruowane szczotki do podłóg, sprawdzające się na różnych powierzchniach. Rewelacją jest m.in. podświetlanie podłogi w uniwersalnej szczotce. W zestawie mamy też najpotrzebniejsze małe szczotki i sawki, jak również małą elektroszczotkę. Model ten jednak przede wszystkim wyróżnia się dołączoną do zestawu stacją opróżniającą. Na rynku mamy już mnóstwo modeli podobnych odkurzaczy, ale ciągle niewiele ma opcję takiej stacji, zwłaszcza w cenie około 2000 zł, bo tyle ten model kosztuje w momencie, kiedy to nagrywam. Porównując tym samym sprzęt z aktualną konkurencją, mogę powiedzieć, że wypada rewelacyjnie. Jego aktualną cenę sprawdzicie pod filmem. Znajdziecie tam też ranking odkurzaczy bezprzewodowych, który pomoże Wam dokonać wyboru. Na koniec razem z moją asystentką dziękuję Wam za uwagę i proszę o łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Zaglądajcie też na bezprzepłacania.pl i sprawdźcie pozostałe recenzje na moim kanale. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.